Siemaneczko, w 167 części Let's Play Morrowind jesteśmy w Tel Branora po kolejną ważną osobę, która musi oddać na nas głos, jeśli chcemy zostać choratorem rodu Telvanni. Także jesteśmy przy Terena, tak? Tak się wymawia jej imię. Zaczniemy od perswazji, bo trochę za nisko chyba mamy. Złoty strzał, ładnie. To oczywiście stalowe pudełko. Trzyma się w nim różne rzeczy, na przykład korzenie gorczaka. Dzięki temu pozostaje świeżą po dodaniu odrobiny krwi Necza. Może to Hormador? Tak. A może przypadkiem mi jej przynosisz? Kiedy byłam dużo młodsza, hodowaliśmy własne pająki. Nie wiem, co ona w ogóle do mnie rozmawia. Dobra, może posłuchajmy uważnie, może to będzie takie grzecznościowe, nie? Dużo potrzebne były też ze względu, dobra. Ach, proszę, Drax, powtórz, jak masz na imię, słuchasz mnie? Dalej klepie radośnie. Trzy po trzy, najwyraźniej nie zamierzam przestać. Wygląda na to, że potrafi tak gadać bez końca. A co się stanie, jak dalej posłuchamy? Tak podtrzymuje ją przy życiu nekromancja. Prawdopodobnie może gadać bez końca, klepać po trzy bez przerwy. Dobra, to się nic nie stanie. Co? Och, chcesz zostać choratorem? Ależ oczywiście, nie krępuj się. Cokolwiek zechcesz, ja nie mam nic przeciwko temu. O czym to mówiliśmy? No, i o to chodziło. I o to chodziło. No i poza na pytanie... Dokładnie, czyli mamy już wszystkich. Mamy już wszystkich. I możemy teraz wrócić do... Co tu jeszcze coś uaktualniono? No tak, ale jeszcze muszę chyba wrócić do Telvos, do tego pierwszego gościa, z którym rozmawialiśmy, nie? Żeby mnie oficjalnie mianował. Wydaje mi się, że tak. Między odcinkami nic w zasadzie nie robiłem. Dalej, kurde, przydałoby się znaleźć wreszcie ten czar oznaczenia i przeniesienia. Ale to nie teraz, teraz nie będę szukał. Dobra, i lecimy do Telvos. Trochę drogi mamy stąd, no niestety. No, ale no, zobaczymy się na miejscu już u tego gościa. Jesteśmy. Horator Telvanni, co cię sprowadza? Widzę, że zagłosują na ciebie wszyscy ocaleli? Członkowie Rady Telvanni. Oznacza to, że jesteś teraz choratorem rodu Telvanni. Mam tu jeszcze coś dla ciebie. Oto szata choratora. To prawdziwy symbol władzy nieużywany od wieków. Myślę jednak, że ci się spodoba. Oby przyniósł ci szczęście, choratora, choratorze. Może się nawet za ciebie pomodlę. Dzięki. Dobra, no i zajebiście. Czyli możemy wracać już do obozu Ursilaku, do tej wieszczki. Tylko jeszcze zobaczmy, co my dostaliśmy. Jak ta szata wygląda i ile ta szata waży. Czekajcie. Weź to teraz znajdź, człowieku. Szata choratora. 3 kilo aż waży. Premia do many. 20 punktów przez 30 sekund. No okej, okay, no, kompletnie nieprzydatne. Ale dobra. Widzimy się na miejscu w obozie... czekajcie, nigdy nie pamiętam, gdzie ten obóz Ursilaku był. Nie, czekajcie, to było chyba tutaj, tak? Tak, tak, dobra. Kawałek drogi jest, no przydałby się ten czar wreszcie. Może go teraz poszukam. Ale no dobra, mamy to spełnione. Zostaliśmy już oficjalnie choratorem wszystkich rodów. Teraz jeszcze musimy tak cztery obozy być tam najlepszym wojownikiem w czterech obozach, czy przejąć... No coś takiego na wzór rodów chyba, nie? Tylko że w obozach. Ale to dowiemy się od tej naszej wieszczki, a teraz robimy cięcie.
Jesteśmy w obozie Ursilaku i chciałem sprawdzić, czy mam jakieś bonusy. Jak widzicie, mam do rozdania poziomu, więc zaczniemy sobie od rozdania poziomu. I mam jeszcze drugi zajebisty news, zwłaszcza dla pewnej osoby, która upomina się o to w komentarzu. I zresztą słusznie, bo z tego co zauważyłem, to już jest bardzo fajna sprawa, ale do tego przejdziemy. Inteligencja na pewno, bo ilość punktów many to zajebiście mi się przyda. Wytrzymałość, no mamy razy 5. No, myślę, że tak. Teraz osobowość. Czy na przykład, czy może szczęście, albo siła woli. Maksymalna kondycja, bądź. To już mam na wysokim poziomie. Zastanawiam się, czy siłę woli sobie nie podnieść. Chyba sobie siłę woli pocisnę, no żeby mieć tą kondycję jeszcze większą. Dobra. Okej. Tak, jesteśmy w obozie, w namiocie wieszczki, ale... Widzicie ten krzyżyk? Widzicie? Jest godzina 9 rano, pogoda jest paskudna, nie zwracajcie na to uwagi. Wiwek kupiłem. Tak stwierdziłem, że może wiwek sprawdzę, czy nie mają tych czarów. No i mieli. Oznaczenie i przeniesienie. I już to testowałem, działa wyśmienicie. Faktycznie mogłem to wcześniej ogarnąć. Przyznaję. Moje lenistwo, no niestety. To źle mi podpowiedziało, żeby się tym nie zająć od razu, że tak powiem, ale dobra. To są dwie rzeczy. A, i trochę się odciążyłem. W Balmorze też byłem przy okazji. Trochę wytrychów zostawiłem zbędnych. Książkę i coś tam jeszcze, więc parę kilo mamy więcej, ale pogadajmy z naszą wieszczką. Twoim przewodnikiem. 7 prób. Tak, 4. próba. Jesteś kuratorem wszystkich 3 wielkich rodów. Redoran, Hlalu i Telwani. Udało ci się wypełnić część przepowiedni. Tak, dopełniona została 4. próba, którą opisuje 7 wizji. Dobra. Okej. Dobra, rada, ty... Tak... Czekaj, a powiedz mi... Dlaczego... Czekaj, nie, coś tutaj chyba pomijam. 3. próba, spoko... Kunkowie, 4. próba, to mamy załatwione, tak? Czekaj, a jak z nią zagadać? O właśnie, w chwili zagrożenia 4 wielkie plemiona, no właśnie, popielnych staną ramię w ramię do boju, poprowadzi ich jeden wojenny przywódca. Jeśli przekonasz szczepy Ursilaku, Amenu, Zainbab i Era Benimus, że jesteś Nerevryjczykiem i że muszą one stawić czoła wspólnemu zagrożeniu, wtedy każdy z popielnych chanów nada ci ten zaszczytny tytuł. Udaj się więc do nich wszystkich, ale najpierw do Sul Matula, który jest twoim przyjacielem i z pewnością zechce nazwać cię Nerevryjczykiem. Okej. Dobra. Patrzę, czy może mi coś podpowiedzieć na temat tych różnych plemion, ale niekoniecznie. Ale dobra, to jest nasze kolejne zadanie. Tylko nie wiem, czy to jest już 5. próba, czy to jest cały czas 4. Chyba nie, to jest kolejna próba, nie? 5. tak. Dobra, więc chodźmy na razie, no tak, do tego naszego przyjaciela stąd. Co on powie na to? Znaczy, on powinien już powiedzieć, że jesteśmy, bo udowodniliśmy mu, że jesteśmy godzien. Czekajcie, to chyba był ten namiot? Czy to był ten? Tak, popielny Han. Popielny Han albo Chan, nie wiem jak to nazwać. Słuchaj, jest taka sprawa. Powiedział ci się 3. próba, 4. próba i 5. Dobra, jaka jest rada? Jako Nerevryjczyk staniesz się osobą znaną i rozpoznawalną. Usłyszą o tobie wrogowie, którzy przyjdą zwabieni rządzą krwi twojej krwi. Mam nadzieję, że mnie teraz muzyka nie zagłusza, bo odpaliła się, kurde. Jak zwykle. Dobra. Co mi powiesz więcej jeszcze? Po drugie, mówię ci, przyda ci się rada wieszczki.
opowiem jako obcy, nie znasz zwyczajów naszego ludu. Opowie ci o innych plemionach, ich zwyczajach. Dobra, bez tej wiedzy możesz popełnić wiele błędów. No racja, muszę wrócić i ją wypytać o Chanów, czy tam Chanów. Dobra. Dobra. Doskonale, chcesz odtąd występować jako Newaryjczyk? Znam cię i jestem skłonny nadać ci ten tytuł. Najpierw jednak dwie ważne sprawy. Potrzeba i obowiązek. Zanim zgodzę się mianować, mianuję ciebie na Newaryjczyka, musisz zrozumieć, dlaczego potrzebny jest wojenny przywódca. Dzięki temu zdołasz potem przekonać innych. Ponadto muszę wiedzieć, że dokładnie wiesz, jaki musisz wypełniać obowiązki. Dopiero gdy wyjaśnisz sobie te sprawy, będę mógł cię mianować. To już tego nie udowodniłem wcześniej? Myślałem, że już to udowodniłem wcześniej. Dobra, no dobra, no jakie są obowiązki? Jako Newaryjczyk wszystkich plemion i chorator uznany przez wszystkie wielkie rody zmarzysz grzechy nieopłakiwanego rodu, a fałszywi bogowie odzyskają wolność. Szósty ród i Dagodur muszą zostać pokonani. Musisz też zdjąć klątwę, której uległa trójca. Takie jest brzemię przepowiedni. Taki masz obowiązek jako Newaryjczyk Ursilaku. Biorąc na świadków moich domowników i pobratyńców oraz wszystkie ludy pustkowi nadaję ci następujący tytuł. O, czyli jednak nada, no to uff, już bałem się, że nic z tego. Newaryjczyk Ursilaku, wojenny przywódca Ursilaku oraz obrońca ludu. Na dowód tego wręczam ci zęby, dzięki którym wszyscy Dunmerowie rozpoznają, że oto nadchodzi Newaryjczyk, za którym Ursilaku pójdą wszędzie, choćby i na śmierć. Dopóki nie zostanie pokonany nieprzyjaciel, dopóki nie zginie lub dopóki nie oddasz owego symbolu w meręce. Okej, okay. Zęby, zaraz sprawdzimy. Przyznał mi trzy tytuły. Newaryjczyk, wojenny przywódca Ursilaku oraz obrońca ludu. Wręczył mi też zęby zaklęty symbol plemienia, dzięki któremu Dunmerowie będą wiedzieć, że Ursilaku uznali mnie za Newaryjczyka. To zajebiście. No, tutaj kolejne jakieś uaktualnienie na temat dziennika. Fałszywe nadzieje, dobra. A tu chyba już nic więcej nie powiesz na mnie. Już musimy się wypytać o to tej wieszczki. Zresztą ma jeszcze od ciula, kurde. To jest tak wkurzające, to przewijanie tych opcji. Nieraz scrollem nie mogę tego przewijać, bo mi się lewy monitor przewija, a wolałbym, żeby tak się nie działo. Ale dobra, tym razem nie. Tym razem jest ok. Dobra, powiedzmy, że już ok. Co on tam jeszcze powiedział? Drugi dowód, jakiego potrzeba Newaryjczykowi. Fałszywi bogowie złamali przyrzeczenia i przyjęli na własność narzędzia wykorzystywane przez wrogów, jakim byli Kagrenek i Dagodur. Skoro trójca nie potrafi już ochronić Morrowind przed Dagodurem, Newaryjczyk musi przejąć to brzemię. Dobra, zobaczmy jeszcze te zęby. Co to w ogóle jest? Gdzie tego szuka? Swoją teksturkę, jak myślicie? Zęby Ursilaku 2400, spoko, odporność na paraliż 10%. Nic specjalnego, dość cenna rzecz, fajną teksturkę ma. Ale dobra, no to wróćmy jeszcze do tej wieszczki, zanim pociśniemy gdzieś dalej. Pytajmy ją, bo może nam coś powie jeszcze, jak sobie dokładnie radzić w poszczególnych obozach. A może nie, no nie wiem.
członkowie Dagot Ur, choratorzy, nie. Ty coś mi powiesz? Że nazwał cię, dobra, swojego szczepu. Dobra, no jeszcze tych wszystkich potrzebuję. O, piąta próba, no właśnie, brzmi, obcy władał będzie ludem. Dobra, cztery plemiona to, dobra. Ale nic więcej mi na ich temat nie powiesz, tylko to, co tak wcześniej mi mówiłaś, tak? No okej, chyba, że tutaj jeszcze coś będzie. Wydusiliśmy z niej wszystko, co tylko mogliśmy. Dobra, także co? Także to by było na tyle. Jeszcze zobaczmy sobie wpis. Mi o piątej próbie. Cztery plemiona. Dobra, myślę, że zaczniemy. To Ursilak mamy już załatwione, no to lecimy do tego drugiego. Pasywiska plemię, dobra. Achmes, gdzie ich szukać w ogóle? Pastwiska, tu mamy, no właśnie, to będzie tutaj. Okej, czyli widzimy się w tym obozie po krótkim cięciu. Okej, jesteśmy już w obozie. Zanim mamy podobno porozmawiać z wieszczką, zanim to zrobimy, warto najpierw pogadać z Chanami i z Hanami. Właśnie, jest tu ich podobno trzech. Co prawda jeden tylko ma nazwę na drzwiach od domku, więc może zacznijmy od niego. Ha. On tu kurwa nikogo nie ma, tak? No to się świetnie zapowiada. A to nie jest czasami jeszcze ten może? Nie. Tutaj. No dobra, zajrzyjmy do tych. Może tutaj będą. O, tutaj jest jeden. O, i tutaj jest też... O, tu mamy od razu tutaj dwóch. No to fantastycznie. Dziękuję, Drax. Udało ci się znaleźć bezpieczne miejsce dla nas. Jestem ci winny wdzięczność i wsparcie. A propos wsparcia. Akurat by się teraz zajebiście przydało. Bo... Jesteś Nerevryjczykiem. Wiele ci zawdzięcza. Nasza przywódczyni Simani nadała ci zaszczytny tytuł wojennego przywódcy Amessu i wręczyła ci kamień szaleństwa. To ona już nam to wręczyła? Moment. No ja wcześniej, bo oni muszą mieć oczyszczone te ruiny Dagot Ur, tak? Nie, Dagot Urta, co ja pieprzę. Deodr. Kurwa, te ruiny. Ja już je robiłem, nie? I coś mi się kojarzy, że kurde, może być tak, że ona nas już mianowała. Z czego jeszcze ich wypytajmy na wszelki wypadek. Ja ci zawdzięczę, nasza przywódczyni. Dobra. Już do tego trzeciego to już nie... Dobra, jeszcze w razie w ogóle go zapytajmy. I chodźmy do przywódczyni w takim bądź razie. Jeśli tak, no to fantastycznie. Ale jak gadaliśmy z naszą wieszczką w tamtym obozie, to nie było nic mowy, że tutaj już mamy odhaczony temat. No, chyba musimy jeszcze raz pogadać z wieszczką. Dobra, mniejsza. Chodźmy do wieszczki. O, to jest tutaj, tak? Dobra. Poczekaj. Są ci winni do zgonu wdzięczność, Nevaryjczyku. Życzymy ci jak najlepiej. Oto staje przede mną Nevaryjczyk naszego plemienia. Nadałem ci ten tytuł i wręczyłam kamień szaleństwa, by lud pustkowi rozpoznał w tobie tego, którym jesteś. Okej. Dobra. To oj, bez sensu to brałem, ale mniejsza. Udało ci się znaleźć, dobra, bezpieczne schronienie, okej. Czyli to już mamy zaliczone, tak? Teoretycznie. Dobra. Przyznałem ci następujący tytuł. No tak.
Dobra. Czyli ten obóz mielibyśmy z głowy. No to ciekawe. Ale to w takim bądź razie ja bym się chciał udać This one do harms us. Please, speak. przeniesienie do naszego obozu. I pogadać z wieszczką. No bo teoretycznie już mamy dwójkę odhaczonych. Znaczy odhaczonych. No dwa plemienia już są za nami, stoją murem. Tak profesjonalnie to by zabrzmiało. I czy ona to uznaje? Nazwał cię swojego czczepu. Potrzebujesz jeszcze trzech tytułów. Oto stoi przede mną Neverreach. Ta część przepowiedni została spełniona, ale musisz otrzymać tytuł wszystkich czterech. Aha, to już wcześniej chyba coś takiego było, tylko ja nie zauważyłem. Mój błąd, ale upewniliśmy się, wszystko się zgadza. Dobra, czyli zostali nam jeszcze dwa obozy, jeszcze nam zostały. Swojego szczepu potrzebujesz jeszcze trzech. Tak, aha, no i dlatego teraz nam nic nie wyświetla, dobra. Tylko gdzie oni mają swój obóz, co? Żeby się tam dostać. Obóz nie. To jest tutaj, dobra. Czyli my zobaczymy się na miejscu w tym obozie. Jesteśmy. Tym razem zaczniemy od rozmowy z wieszczką. Zobaczymy, co ona nam tutaj powie, jaka panuje sytuacja. Prawie myślałem, że ma koronę na głowie. Przepowiednia, tak. Chcesz otrzymać tytuł Newaryjczyka. To niemożliwe. Jak długo żyje Chan, Ul pali jego kochający wojnę Erebenimus. Nienawidzą oni cudzoziemców, nie pozwolą, by rządził nimi obcy. Nim zostaniesz Newaryjczykiem, Ul pali jego pomocniczy As, Rani oraz Ashlu Ak muszą zginąć. Zamach stanu? Potem pomożesz mi sprawić, by nowy popielnym chanem został Han Amun, którego słuchają pokojowo nastawieni tubylcy. Wtedy mógłby on nadać ci tytuł Newaryjczyka. Jednak zanim będziesz mogli zrobić coś więcej, Ultpal i jego popleśnicy muszą zostać wyeliminowani. Następnie wróć do mnie, a porozmawiamy o nadaniu ci tytułu Newaryjczyka naszego plemienia. Dobra, czyli muszę ich wyrżnąć w pień. Tak też zrobimy to. Gdzie oni mają tą jurtę Chana? O, jest jurta popielnego Hana. Dobra, czyli tu musimy wszystkich pewnie wyrżnąć. Więc tak też to zrobimy. Dobra. Tutaj może być sporo osób. Co najmniej dwójka. Ten sam Chan ma być. No właśnie, i tu jeszcze. Aha. I tego też pewnie będziemy musieli załatwić. Dobra, i co ty na to? Myślałem, że już mnie zaatak. No dobra, na to liczyłem. Na to liczyłem, że to się uda sprowokować. Dobra. Dwóch nie żyje. Ale tego nie muszę chyba zabijać, nie? Nie, on teraz będzie się obrażał na nas. Dobra, wszystkie magiczne przedmioty musimy zabrać. Ile tych magicznych przedmiotów? Raz, dwa, trzy, cztery chyba. Tak, no mamy na razie dwa. Dobra, i ten jeszcze coś przy sobie ma. To jest topór, zajebiście. Serce ognia, tak, to jest jeden wojenny topór, to jest drugi i szaty. Dobra. To trzy rzeczy. To nic więcej nie ma, nie? Chyba że coś będzie jeszcze przy tamtych, wiecie, których musimy zatłuc. No tu raczej nic nie ma. Dobra. Musimy jeszcze znaleźć dwóch typów. Gdzie możemy ich znaleźć? Tu jest jeden.
odpowie. Dobra, elo. Dziennik uaktualniony. On coś przy sobie ma. Duch gór. A to też jest jakiś magiczny przedmiot, ale nie wiem, czy to będzie mi potrzebne. Raczej nie. Dobra. Więc okej, to mamy załatwione. I ten drugi gościu na R. O, to jest tutaj. No to wyśmienicie. No dawaj. Lecimy z tematem. Dobra. I co ty miałeś tutaj przy sobie? Rękawice kościeja, zwinność, tarcza, dziób skrzykacza, niekoniecznie, dobra. Dobra, tutaj nic ciekawego nie ma, okej. Jak już wszystkich ukatrupiłem. Tak, wróć do, by powiedzieć. Dobra, czyli musimy wrócić do naszej wieżczki, tak? Tylko nie gadajmy z nikim, bo chyba są na nas wkurzeni. A więc zobaczmy, jak sytuacja się ma. Tak, obcy, potrzebne ci moje usługi, a może rada? Teraz, gdy Ulpal i jego zwolennicy nie żyją, możesz rozważyć przepowiednie newaryjskie i pomyśl, czy sprawdzisz się jako newaryjczyk. Teraz, gdy Ulpal i jego pomocnicy zostali usunięci, otrzymanie tytułu newaryjczyka plemienia nie będzie zbyt trudne. Wystarczy, że Gualchan Han zgodzi się zostać popielnym hanem. Szczepu, idź do niego, znajdziesz go w jego jurcie. Tylko uważaj, Han Amun nie jest idealnym kandydatem do godności popielnego hana. Niełatwo będzie go przekonać. Han Amun. No jeszcze go spróbujemy to jeszcze dopiąć w tym odcinku. Gdzie on może mieć swoją jurtę. Czekajcie, czy ja tutaj bym przegapił coś? A tutaj, dobra. Słuchaj, chcesz być nowym hanem? Bo jest taka sprawa, bez względu na to, co mówi Maneli, mnie nie interesuje. Nie chcę zostać popielnym hanem. Tak, rozpoznaję go. Ten amulet to serce ognia. Nosił go Ahas. Odziedziczył go po ojcu, ten zaś otrzymał go od Klintunila, który z kolei dostał go od samego Sankila. Dobra, daj serce. Dziękuję, wnioski są proste. To amulet daje odwagę w bitwie, a jego istnienie daje plemieniu poczucie bezpieczeństwa. Jednak to popielny Han nosi amulet, odpowiada za bezpieczeństwo plemienia. Dzierży w dłoniach jego los. To bolesna nauczka, ale muszę ją przełknąć. Dobra, tak, rozpoznaję go. To topór. Trzymaj ten toporek. Zajebiście. Proszę, nie chcę zostać popielnym hanem, nie rozumiesz? Nie dam sobie z tym rady. Zawiodę wszystkich zupełnie i będę musiał nienawidzieć jeszcze bardziej niż w tej chwili. Błagam. No stary. Czekaj, kurwa, dostałeś dwa przedmioty, jeszcze trzeci powinieneś dostać. No wiem, że nie jesteś popielnym hanem. Że nie chcesz zostać, nie rozumiesz? Ale o co ci chodzi? Przecież masz już... Nie, może go trzeba bardziej przekonać? Nie no. Dostał dwa przedmioty, prawda? Dostał, no ten topór i coś tam jeszcze. Nie dostał chyba... A powinny być trzy. Czy ja czegoś nie zebrałem? Kurwa. Na pierdole. Gościu, czy od ciebie czegoś nie zebrałem? Rękawice. Szat... A, tego nie zebrałem. No właśnie, tak właśnie jakiś szat mi brakowało. Dobra, poczekaj. Nie obrażaj się, jeszcze dostaniesz szaty do kompletu.
będzie zadowolony. Tak, trzymaj to. Dziękuję, wnioski są proste. To popielny Han nosi szatę, dobra. Jeśli zechcesz, obiecuję, że nadam ci tytuł. Dziękuję, Drax, obiecuję, że ci, że jako popielny Han uczynię co w mojej mocy, by wymazać złą sławę. Pierwszą rzeczą, jaką czynię jako nowy wódz, jest nadanie ci następującego tytułu. Dobra, no i zajebiście. No i o to chodziło. Jeszcze chyba musimy wrócić do wieżki, prawda? Dokładnie. Ono ma nam dać jeszcze symbol i powinno być załatwione. Cóż, Drax, oto jesteś Nevarijczykiem. Udało cię przekonać. Mhm. Czy ja czegoś nie powinienem zostać? Nie dostać, przepraszam. No właśnie. Jakiś węzeł powinienem dostać. O właśnie. Tak, dobra, proszę, weź ten zaklęty symbol, dzięki któremu wszyscy rozpoznają w tobie naszego Nevarijczyka. Węzeł, no i zajebiście, węzeł tego ludu. Mhm. Dobra. Jeszcze na koniec odcinka zobaczmy sobie ten węzeł. Telekineza. Aha, dobra. To co, w tym odcinku to będzie na tyle. Zobaczymy się w następnym w obozie Zaind. Tam czeka nas ostatni tytuł do zgarnięcia, tak? Tak, ostatni. Dobra, także trzymajcie się i na razie.